Dzień dobry, dzień dobry, mili państwo, cześć, witajcie, ja nazywam się oczywiście Hincul i dzisiaj mam dla was naprawdę zaskakującą informację. A dlaczego? Ano dlatego, że Wargaming mnie nawet zaskoczył, tak. Wczoraj podczas live'a mówiłem, że polskie niszczarki pojawią się może za rok, a to Wargaming chyba podsłuchał i chce mnie ośmieszyć, bo chłopy wydadzą polską niszczarkę już. We wtorek i teraz sobie pewnie pomyśleli, a zobaczcie, on was okłamuje, mówi, że za rok a tutaj już we wtorek się pojawi. <laughs> bardzo dobrze z drugiej strony. Słuchajcie, jest news, naprawdę jest bardzo dobry news. Nie ma tych newsów ostatnimi czasy zbyt wiele i dlatego ten materiał właśnie dla was nagrywam. Tak, patrząc na nazwę. SDP niezbyt nam się to dobrze kojarzy. Oczywiście tutaj mam na myśli niemieckie partie, ale lecąc dalej mamy WZ chińska? Nie. Patrząc dalej 60 Grom. O, to tutaj już nam się zapala czerwona lampka. Tak, Grom. Taka nazwa tego pojazdu jest. SDP WZ 66T Grom. Nowy polski niszczyciel. Pierwsza nowa niszczarka 8. Poziomu. I zaraz wam przedstawię parametry tego pojazdu, podam wam cenę tego pojazdu, a kto wie, może jeszcze coś wam innego ogłoszę. Ale wracając jeszcze do pojazdu grom z wersji pc Słuchajcie, to jest też niszczarka grom 8 tieru, tylko że ich grom jest taki gromek w porównaniu do. Naszego groma. Dlaczego? Ano dlatego, że ten ich grom nawet potrafi zadawać uszkodzenia. Z tego, co tutaj widzę, 200? No owszem, jest tutaj znacznie więcej, jeżeli chodzi o tą główną wartość, bo aż 800. Nasz grom takiej alfy potężnej nie ma, ale nasz bije, no praktycznie można powiedzieć, tą samą alfą. Dlaczego tak jest? Dlatego, że na wersji PC-owej zastosowali bardzo dziwną mechanikę, jak dla mnie. Czym jesteśmy bliżej przeciwnika, zadajemy większe uszkodzenia, czym jesteśmy dalej, zadajemy mniejsze uszkodzenia. I owszem, fajnie by to wszystko działało, gdyby nasz pojazd miał bardzo dobry pancerz, którego nie ma, i stojąc przy przeciwniku, gdzie się z nim przepychamy, zadajemy mu większe uszkodzenia. Ale jeżeli pojazd nie ma pancerza i chcemy nim posnajpić, również pozwala nam na to działo, bo prędkość pocisków jest naprawdę niesamowita. Tutaj powiem wartość pierwszą 1400 metrów na sekundę, a pocisk drugi 1600. No to ktoś by powiedział: No dobra, chciałbym sobie nim posnajpić. I tak, wjeżdżamy do krzaka, stoimy dalej, no i strzelamy za 300. A przeładowujemy prawie 17 sekund. To jest trochę bez sensu. Jeżeli chcesz zadać więcej, podjedź pod przeciwnika, wtedy mu sprzedaż bułę, ale ciebie też już praktycznie nie będzie, bo nie masz pancerza. U nas ta mechanika nie została zastosowana i bardzo dobrze. Tutaj plus dla wargamingu konsolowego. A jak to wygląda u nas? Ano wygląda to w ten sposób. Tutaj jeszcze. Właśnie chciałem podkreślić, zobaczcie, Wargaming nam podał informację. Uwaga, ten pojazd nie używa tej samej mechaniki, co wersja PC tego pojazdu. Dlatego chciałem o tym powiedzieć. Tak. Dobra. Przejdźmy sobie do parametrów SDPWZ66 Grom. Losowanie do dziesiątek. To jest pojazd oczywiście ósmego tieru. Bonus do zarabiania 50% do pojazdu do Expa 10 procent punkty wytrzymałości i tu już mi się zaświeca lampka mogłoby być lepiej ale mogłoby być gorzej mamy 1300 punktów wytrzymałości moc silnika 750 koni współczynnik konia na tonę mamy 14,71 prawie 15 nie ma tragedii mogłoby oczywiście być zdecydowanie lepiej ale nie ma tragedii jeździć ta maszyna będzie 40 km na godzinę ale na wstecznym Mamy, też mogłoby być gorzej, mamy 15 km. Porównując tą wartość z konkurencją, o której zaraz sobie wspomnimy, tutaj wypada to ciut lepiej. Jeśli chodzi o obroty kadłuba, mamy 27 stopni na sekundę. No wieżyczki nie ma, no bo ona się nam nie obraca, musimy obracać po prostu całym pojazdem. Nie wiem, tutaj wartość podana jest wieżyczki, nie wiem po co, ale nie, no nieważne. Słuchajcie, opuszczanie działa. Mamy minus 7 stopni. Jeżeli chodzi o podnoszenie pistoletu, fajne tłumaczenie strony, tak, fajne, 15 stopni, i tu kolejna lampka nam się powinna zapalić, i to jest słaba wartość, słaba informacja. Zobaczcie, wychyły działa bardzo, bardzo słabe. 5 stopni lewa, 5 stopni prawa. Do tego trzeba będzie się przyzwyczaić. Tutaj musimy wziąć poprawkę na tą wartość, bo to jest naprawdę niezbyt dobra wartość. Jeżeli chodzi o penetrację, 260-290 mogło być gorzej, nie jest źle. Ostatnio, no wczoraj grałem medem 8 Tieru, gdzie miał wartość 330 penetracji. Tak? Tutaj mamy 290 i jest to niszczyciel. Tam mamy czołg średni. Uszkodzenia 700 ale bijemy cały czas za tą samą wartość. No wiadomo, jak nam RNG policzy, może być to i 800, może być to i 600, ale nie ma tej mechaniki, która jest na PC. -cie. Jeżeli chodzi o haeki, tutaj wartość penetracji 80, uszkodzenia 890. Czas celowania 2,7, celność słaba 0,40. To da się jakoś naprawić. Jeżeli chodzi o przeładowanie prawie 17 sekund, 16,8, uszkodzenia na minutę 2 prawie i pół tysiąca, ilość pocisków 40. Jeżeli chodzi o typ pocisku i to jest bardzo istotne, słuchajcie, APCR na podstawie z niesamowitą wartością, bo aż 1400 metrów na sekundę, a pociski drugie też APCR i jeszcze większa wartość i dlatego... Ten pojazd moim zdaniem będzie fajnym snajperem. Gdzieś tam w krzaku, podejrzewam, że będzie można sobie posnajpić. No, zobaczymy. 1600 m na sekundę, taka wartość jest tego drugiego pocisku z oczywiście z większą penetracją. Jeżeli chodzi o Haeki, tutaj ta wartość też nie jest zła, bo aż 1000 m na sekundę, tak więc też bardzo dobrze. Zasięg spota słaby, 350 m radia 730. Teraz te wartości porównajmy sobie z konkurencją, tak. Pierwszy konkurent jest to ISU-152, czyli maszyna drzewkowa. Jeżeli chodzi o parametry, działa: penetracja 260, 292, uszkodzenia 750, tak więc mamy większą wartość na uszkodzeniach. Zasięg spota też mamy większy, bo 370, zasięg, znaczy zasięg. Prędkość maksymalna 43 na godzinę, tak więc mamy o 3 więcej, ale do przodu, ale do tyłu mamy 12, a u nas jest 15. Co powiemy sobie na temat wychyłów działa i na temat opuszczania? U nas jest minus 7, tutaj opuszczanie działa jest. Ile? Ym, gdzie to było? 6 stopni. Tak, 6 stopni podnoszenie, 18, a wychyły działa. U nas tylko 5, lewa prawa, tutaj 8. Tak więc jest lepiej. Jeżeli ktoś grał tą niszczarką, no to wie, że te 8 stopni lewa prawa. Jest to męczące, a u nas będzie jeszcze gorzej. No trzeba po prostu mieć to na uwadze. Co jeszcze? Są tutaj podane uszkodzenia na minutę? Ile? Tak, tutaj mamy większe uszkodzenia na minutę, bo zobaczcie, 2558. U nas nie ma pełnych, no powiedzmy 2500, tak? Tak więc wartość porównywalna. Jest jeszcze jedna niszczarka z takim wygarem. Jest to isu 152K. Jest to czołg premium, oczywiście, tak. Penetracja jest o wiele, wiele lepsza, tak? bo mamy 286-329, uszkodzenia 750 na HEQ 90 mm i uszkodzenia 950. Tak więc no, ten koksu wymiata, naprawdę ten koksu wymiata. A jak wyglądają wychyły działa i opuszczanie działa? Słuchajcie, opuszczanie działa gorzej, bo 5 stopni tylko. Wychyły dużo, dużo lepiej niż na naszym pojeździe i tak samo na ISU-152 mamy 10 stopni, lewa, prawa, to jest naprawdę bardzo dobra wartość, jeżeli chodzi o wychyły działa. No mówię, dobra, bardzo dobra wartość, no w porównaniu do innych, gdzie, mam, gdzie mają na przykład obracane wieże, wieże no to... No cóż, mamy to, co mamy, ale porównując nasz pojazd, gdzie mamy tylko 5 stopni lewa prawa, a tutaj 10, no to jest zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Tak więc taka konkurencja, jeszcze tutaj zasięg spota jest identyczny jak na naszym, prędkość maksymalna taka sama, no i na wstecznym jest gorzej niż na gromie. Tak? Pancerz, pancerz groma, jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób. Dolna płyta, przednia płyta słabo. Tutaj przy działa, wygląda to w miarę ok, ale na pancerz bym naprawdę nie liczył, jeżeli chodzi o ten pojazd. Naprawdę bym nie liczył i dlatego wolałbym właśnie zachować większy dystans do naszego przeciwnika. I to nam pozwoli właśnie zachow zachowywać, dlatego że ta wartość jest cały czas taka sama, jeżeli chodzi o uszkodzenia. To jest naprawdę bardzo istotna sprawa w porównaniu w do wersji pc O wiele, wiele komfortowo będzie nam się grało. Jeżeli chodzi o wygląd, no pojazd powiem Wam, że bardzo przypomina radzieckie niszczarki, tak, czy to właśnie Sunie 9-Tieru, czy 7-Tieru. Bardzo przypomina, tutaj może jest. Delikatnie ta nadbudówka wyżej. No ale taka można powiedzieć porównać do radzieckiej konstrukcji. Tak to wygląda. Ym, tylko chyba oni nie podali tutaj maskowania, nie? Nie, nie mamy chyba podanego maskowania. Zobaczymy jak to właśnie będzie wyglądało, jakbyśmy chcieli zainstalować na tym pojeździe siatkę. Zobaczymy wtedy, jaki z niego będzie snajper. I teraz ktoś się zastanawia, jaka cena jest za ten pojazd. Słuchajcie, nie jest źle, naprawdę nie jest źle, bo najniższa cena za ten pojazd to jest 7100 golda. Tak, czyli mamy 7000 golda za ten pojazd. He, czy to dobra cena? Moim zdaniem bardzo dobra cena. Myślałem, że będzie około 10-11 tysięcy, a jest 7 tysięcy. Tak więc tutaj nic nie odwaliło i nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. I od razu Was informuję: na pewno jeden, a kto wie, może dwa, te pojazdy rozdam podczas live'a we wtorek, bo ten pojazd trafi we wtorek już do naszej gry. I podczas tego live'a postaram się rozdać. Przynajmniej na pewno w na 100% rozdam jeden pojazd dla zasłużonych. <laughs> tak więc zapraszam serdecznie z tego miejsca. I cóż mogę jeszcze więcej powiedzieć na temat tego pojazdu? Słuchajcie, wygląda bardzo fajnie, bardzo fajne parametry, co niektóre te wychyby działa. Mnie tylko martwią, ale no naprawdę jestem w szoku, że Wargaming ten pojazd dodaje, co prawda nie w poniedziałek, na 11 listopada, tylko we wtorek. O! Okej, okay, wybaczymy, tak? To wybaczymy, bo oni zawsze we wtorki robią jakieś, dajmy na to tam prace konserwacyjne i update'y, tak więc ten pojazd dlatego trafi do nas we wtorek. A nasze święto 11 listopada, gdzie już serdecznie zapraszam na live, a również gramy tylko i wyłącznie pojazdami polskiej nacji. Tak więc będziemy w poniedziałek się bawili na live naszymi pojazdami, a we wtorek również będziemy się bawili polskim pierwszym niszczycielem w grze. Serdecznie zapraszam. Z mojej strony to wszystko. Napiszcie, co sądzicie, i czy też jesteście tak szokowani jak ja. Że Wargaming dodał ten pojazd, gdzie mówiłem ostatnio właśnie, że prawdopodobnie pojawił się może za rok. No, bo patrząc na ich pracę, to co oni robią i na ich wyniki, no to kiepsko to wygląda. A tutaj, kurde, chcieli mnie chyba ośmieszyć dziady. Udało im się. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej.